Natalia, czwarty mecz z Czarnymi Sosnowy w tym sezonie, trzecia porażka 3-0. W czym jest ta wasza niemoc z meczami z Sosnowiczankami? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. No, ciężko mi cokolwiek po takim meczu powiedzieć. Wiedziałyśmy, że to jest drużyna z górnej półki, no i tak jak mówisz, no, trzeci mecz 3-0 do tyłu, no i no, coś w tym jest. No. Co dzisiaj tak naprawdę nie zagrało? Jaki aspekt w waszej grze tak zawiódł? W pierwszej połowie może jeszcze miałyśmy, stwarzyłyśmy sobie okazję, ale nie ma co się oszukiwać. No, w drugiej połowie to Sosnowiec grał pod swoje dyktando. My tak naprawdę no, nie miałyśmy sytuacji bramkowej. No i wykorzystał sytuację i strzelił nam bramki i zdobył 3 punkty. Jaką perspektywę ma Medyk Konin na najbliższe sezony? Bo można powiedzieć, w lidze wam też ostatnio dosyć nie idzie. Tak naprawdę, tak jak mówisz, w lidze nam nie idzie. No dzisiaj w pucharze też nam nie poszło. Myślałyśmy, że jeszcze ten puchar, no nic, walczymy do końca teraz w lidze o jak najlepsze miejsce. I no i za każdym razem chcemy zdobyć do końca ligi 3 punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Julia, na czym polega wasza niemoc z Czarnymi Sosnowiec? Kolejny mecz i kolejna porażka. No tak, niestety w tym sezonie nie jesteśmy w dobrej dyspozycji, nie mamy zbyt dużo argumentów w ataku, gdzieś nie wykorzystujemy tych wszystkich sytuacji, bo miałyśmy 2 bardzo dobre sytuacje w pierwszej połowie i kto wie, być może wynik po pierwszej połowie mógł być 2-1, niestety przegrywałyśmy 1-0 i później już nie miałyśmy co bronić, musiałyśmy się otworzyć i owocem tego są stracone kolejne 2 bramki w tej drugiej połowie. Czy są jakieś nadzieje na lepsze Medyka Konin? Bo na razie wam i w lidze, i w pucharze dosyć nie idzie. No niestety, nie mam co na to powiedzieć. Nie idzie nam, nie jesteśmy zgrane, nie mamy pomysłu na grę. No niestety nie jest to nasz najlepszy sezon, jest to jeden z najgorszych sezonów Medyka od lat. I tak jak już mówiłam, nie mamy zbyt dużo argumentów No i teraz zostaje nam tylko wygrać do końca już te wszystkie mecze i jakoś uratować honor. Jakie ty masz plany na tą karierę? Zostaniesz w Medyku Konin? Nie mogę udzielić takiej informacji. Dzięki. Klaudia, twój kolejny występ w Ekstralidze chyba to na pewno cieszy. No na pewno cieszy, sądząc po moim wieku i po tym, jaki rywal był, no to wejście chociaż na te 5 minut naprawdę jest dużym wyczynem. Jak ci się dzisiaj grało twój występ? Ty go na plus dzisiaj ocenisz? Myślę, że tak. Drużyna bardzo dobrze zagrała cała. Od razu cały mecz był pod nasze dyktando. Cały mecz prowadziliśmy i nawet strzeliśmy w 7 minucie. Finał w Puławach. Chyba i mam nadzieję, że jedziecie po puchar. No pewnie, że jedziemy. Panie dyrektorze, zapewniacie sobie awans do finału Pucharu Polski. To chyba cieszy wasz klub. Na pewno, jest to 5 z rzędu awans naszego klubu do finału Pucharu Polski, więc jesteśmy szczęśliwi, wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Fajnie się dla nas złożył, szybko strzelona bramka, później praktycznie pełna kontrola nad tym spotkaniem, więc bardzo nas cieszy, że nie zostawiliśmy, myślę, że znaczy zostawiliśmy całe zdrowie na boisku, ale bardzo nas cieszy, że wygraliśmy, strzeliliśmy 3 bramki i 0 straciliśmy. Rozumiem, że w Puławach walczycie o pełną stawkę i to wy będziecie faworytem tego spotkania. Czy będziemy faworytem? Nie chciałbym tak nazywać tego od razu. Natomiast my zawsze walczymy o pełną stawkę i na pewno będziemy chcieli wygrać wszystkie mecze do końca. Nie tylko ten w Puławach, tylko każdy kolejny w lidze. Już się skupiamy teraz na kolejnym spotkaniu w Bydgoszczy, który musimy wygrać. Natomiast no mówię, my się cieszymy z tego, ale będziemy walczyć o wszystko, co jest do zdobycia i w lidze, i w pucharze. No i cieszymy jeszcze również 15 finał rzędu dla Anny Szymańskiej, która jest rekordzistką. Więc gratulacje. Czy któraś z zawodniczek zaskoczyła dzisiaj pana na plus, jak grała? Myślę, że cały zespół zagrał dzisiaj bardzo fajny mecz po ostatnim spotkaniu, gdzie dużo rzeczy nam nie wychodziło. Mieliśmy pewne problemy ze skutecznością dzisiaj. Myślę, że cały zespół zasłużył na pochwały. I osiągnęliśmy ten finał wspólnie i bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo. Trenerze, uzyskujecie awans do finału Pucharu Polski. To chyba jak na razie wasze największe osiągnięcie w tym sezonie. Przede wszystkim to jest realizacja naszego celu, ponieważ przed rozpoczęciem sezonu mieliśmy za cel finał Pucharu Polski i zdobycie tego Pucharu Polski, także konsekwentnie dążymy do tego. Zrealizowaliśmy kolejny krok, żeby się przybliżyć do finału i pozostaje nam dalej pracować i dalej realizować to, co sobie założyliśmy. Czy wszystkie zadania, jakie dzisiaj były na boisku, zostały w pełni wykonane, czy jednak czegoś brakowało? Czy jeśli chodzi o zadania na boisku i dynamikę gry,
to nigdy nie będzie tak, że będzie idealnie. No, na pewno zrobiliśmy dużo więcej w tych ostatnich dniach, żeby poprawić naszą jakość gry, co myślę, że było dzisiaj widoczne na boisku, ponieważ przez cały mecz kontrolowaliśmy spotkanie, kontrolowaliśmy grę, tworząc sobie wiele sytuacji do zdobycia bramki. Zdobyliśmy 3, także myślę, że jestem zadowolony zarówno z wyniku, jak i postawy dziewczyn na boisku. W Łodzi dość spora niespodzianka. Śląsk przechodzi do finału. Jak myśli trener, jak ten mecz może wyglądać? Czy spora niespodzianka? Myślę, że no można tak to odbierać, aczkolwiek no wiemy doskonale, że puchary gdzieś tam rządzą się swoim przebiegiem. Na pewno decyduje tylko jeden mecz, więc też jest inaczej ze względu na motywację w takim meczu, a uważam, że Śląsk jest solidnym zespołem i myślę, że był równorzędnym zespołem dzisiaj dla SMS-u. Zdobył bramkę w końcowych minutach, co przesądziło o awansie do finału. I myślę, że to też będzie duża motywacja na finał dla zespołu ze Śląska, co też zapowiada ciekawy mecz, bo będzie takie doświadczenie, obycie ligowe kontra młodzież, która ma na pewno wielkie ambicje, ma też młodzieńczą wyobraźnię, więc myślę, że zapowiada się ciekawe spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzięki.